programie Gwiazdy od Kuchni będę dzisiaj szlifować język angielski, bo nasza gwiazda jest z zagranicy. Kiwaj głową, że jesteś z zagranicy. Po polsku, a w ogóle w ząb, tylko English, a English, jak powszechnie wiadomo, jest fun, więc thank you very much for your coming. You're welcome. To jest Margaret. Ale podobno zaczęła się uczyć polskiego ostatnio, to prawda? Tak. A zupełnie serio to... Bardzo trudny język. Gdyby nie ten ojczysty, to w ogóle byśmy chyba nie podołały, no nie? Jesteś polską gośką, Małgośką. Tak, tak. No właśnie, to jest strasznie zabawna sytuacja z tobą związana. Przepraszam, że to tak określę. Ale myślę, że większość osób, słysząc ciebie po nagraniu Thank You Very Much, to miała wrażenie, że mamy do czynienia z Brytyjką, albo z kimś ze Szwecji, tak, bo tam stamtąd jest taki, powiedziałabym, duży narybek wokalistów znanych w Polsce, a ty jesteś nasza. Totalnie. To gdzieś ty się uchowała przez tak długi czas? Ja się chowałam, wiesz co, zachodniopomorskim. I 3 lata temu przeprowadziłam się do Warszawy. Od 3 lat mieszkasz w stolicy? Tak. A w kontekście tego, że powiedziałaś, że mieszkałaś w województwie zachodniopomorskim, to jakie miasto bierzesz pod uwagę tutaj głównie? Głównie wychowałam się, jakby mieszkałam z rodzicami, chodziłam do szkoły w takiej małej miejscowości, która nazywa się Insko. Insko? Trudne słowo, Insko. Ale trochę się czuję taką szczecinianką, ponieważ tam zaczynałam też taką moją drogę muzyczną i bardzo szybko się przeprowadziłam do Szczecina ze względu na szkołę, więc taka jestem rozsiana. Słuchaj, ale mówisz Insko, tak? Insko. Insko. To jest mała miejscowość. Tak. Ale wioska, czy mówimy o miasteczku? Miasteczko. Mamy jedno z najpiękniejszych jezior, w sensie najczystszych w Polsce. No bo właśnie chciałabym cię poprosić, żebyś w jakiś sposób zarekomendowała to miejsce, z którego ty się wywodzisz, bo podejrzewam, że piękna Polska nasza cała, ale nie wszyscy o tym mogli słyszeć, więc co tam takiego ładnego jest? W Insku jest przede wszystkim przepiękne jezioro, które jest bardzo, bardzo czyste. I tak mi się wydaje, że przez to, że tam się wychowałam i zawsze, wiesz, w lato się kopałam w tym czystym jeziorze, nie jestem w stanie wejść do żadnej wody, do Bałtyku nigdy, ponieważ jakby wychowana na tym, że ta woda była tak czysta, ponieważ tam, wiesz, jest 4 metry i cały czas widzisz dno. Czyli takie względnie bezpieczne. Jakby się ktoś tam łatwo go wyjąć z tego dna. No wiesz, no po prostu płyniesz i tam ci obok ciebie nic nie płynie i nie pachnie, więc. Ale spoko. Są ryby, skoro takie czyste. Są ryby. Raz złowiłam nawet. No właśnie, łowiłaś, bo gdzieś tam wyczytałam taką informację, że ktoś z twojej rodziny jest podobno zapalonym wędkarzem. To prawda, czy zdementuj, jeśli to jakaś pogłoska w ogóle niesprawdzona? Nie wiem. Ale sama? Nie, raz złowiłam, pojechałam z moim menadżerem, ostatnio byliśmy u mnie w Misku i łowiliśmy, natomiast on złowił jedną rybę i ja się tak przestraszyłam, mówiłam się, wypuść, wypuść ją, ona cierpi. No i ją wypuściliśmy, bo była taka malutka. Ale rozumiem, że na co dzień to jesz mięso, czy jesteś wegetarianką, jak to wygląda? Jem mięso. A potrafisz je przyrządzić? Potrafię je zjeść. A z przyrządzaniem już trochę gorzej i kogoś trzeba nająć do tej roboty? Nie, w ogóle nie umiem gotować. W ogóle nie. A jeszcze moja współlokatorka jest wegetarianką, więc jestem ostatnio skazana na sałaty. No dobrze, ale to przeniosłaś nas teraz szybko w kręgi warszawskie, a ja bym jeszcze chciała się skupić tam w zachodniopomorskim. No bo tak, mówisz, że jesteś z Ińska, gdzie jest czyste jezioro i gdzie można wędkować. A kiedy postanowiłaś, że zamienisz to piękno Ińska na piękno Szczecina? Bardzo szybko, bo ja wyprowadziłam się, kiedy miałam... Ile ma się lat, jak siedzi do liceum? 16 lat? No to zależy według jakiej nomenklatury. W sensie takiej normalnej. To chyba coś koło tego. To jakoś 16, tak. Nie? Więc tak mi się wydaje, że 16 lat ja się wyprowadziłam z domu i mieszkałam w Szczecinie sama, wynajmowałam... Znaczy na początku mieszkałam w internacie, ale mnie wyrzucili po roku, bo miałam zachowanie naganne. Nie wiem dlaczego. I później już mieszkałam sama. I w Szczecinie robiłaś liceum, i potem zdecydowałaś się na to, żeby kontynuować naukę na studiach, czy stwierdziłaś, że to już jest dobry moment, żeby opuścić Szczecin? Myślałam, że powiesz, że szkołę. Tak, ja jak już byłam w liceum, to wiedziałam, że się wyprowadzę do Warszawy, bo no te takie muzyczne środowisko jest tutaj i... Mocniejsze. Wiesz co, nie wiem, ale tak tu się dużo rzeczy dzieje, a ja lubię, jak się dużo rzeczy dzieje, więc tak mnie tutaj pchało. A może Szczecin był dla ciebie za mały?
W pewnym momencie chyba tak. A chodząc do liceum w Szczecinie, to było zwykłe liceum czy muzyczne? Zwykłe liceum. Umiesz grać na jakimś instrumencie? Tak, skończyłam saksofon i klarnet. No właśnie, chciałam zapytać o to, gdzie się uczyłaś nauki na instrumentach, skoro nie w szkole muzycznej? W szkole muzycznej. A, to mówiłaś, że nie chodziłaś, chyba że do podstawowej chodziłaś. Chodziłam do jakby popołudniowej szkoły, ale też wtedy byłam mieszkana w Ińsku, więc to jest bardzo skomplikowane. To poczekaj, to chronologicznie Dobra. To ustawmy. Czyli jeszcze jak byłaś w Ińsku, zaczęłaś tak. naukę w szkole, oprócz tej tradycyjnej podstawowej, tak. to kontynuowałaś naukę w szkole muzycznej, tak? Dokładnie. Rodzice cię pewnie tam zaprowadzili po raz pierwszy. Tak, ja ich trochę zmusiłam. A, to była tak. twoja wola. Ja ich zawsze musiałam, znaczy jakoś strasznie musiałam ich zmuszać, natomiast no byłam upierdliwa strasznie, jeżeli chodzi o to. Zawsze było, mamo, ja chcę jechać na konkurs. I mama mówi, ale piąteczka z matematyki. No i wtedy... Starałaś się przynajmniej 4+ przynieść. A ten wybór klarnetu i saksofonu był przypadkowy? Nie, ja chciałam grać na saksofonie na samym początku, ale przyszłam i pan powiedział mi, że mam za małe paluszki. Na to się strasznie oburzyłam. I to był dyrektor szkoły, a pan dyrektor szkoły uczył na akordeonie i mówi do mnie, a może byś ty, Gosieńko, chciała na akordeonie? Ja mówię, nie, bo taki wieśniacki instrument. Później się dowiedziałam, że on akurat wykłada akordeon. Czyli nieświadomie go obraziłaś trochę, bardzo tak? Bardzo nieświadomie. I później po 2 latach klarnetu przeniosłam się na saksofon, ponieważ ja cały czas miałam w głowie ten saksofon. No. Mhm. No ale Marcin Wyrostek, wiesz, ten z Mam Talent, to też tam na harmoszce normalnie popylał i wygrał, no nie? Tak więc ty powiedziałaś chyba w złej godzinie o tym. To ja już tak nie myślę. Dobrze, jak długo trwała nauka w tym ognisku, w tej szkole muzycznej popołudniowej, do której chodziłaś? To była szkoła 4-letnia. Zakończyła się jakimś certyfikatem, czym świadectwem? Świadectwem. I co tam na świadectwie jest wtedy napisane? Jakie przedmioty są? Pamiętasz? Był saksofon, było kształcenie słuchu, była historia muzyki, audycje muzyczne, pianino. A rytmika była? Rytmik, ja nie miałam rytmiki. A pianino, pamiętasz coś jeszcze z pianina, czy nie bardzo? Pamiętam, że uciekałam z pianina i szłam mieć kurczaka. I tam wtedy nie przeszkadzały te małe paluszki, tak? Które... Totalnie cię nie przeszkadzało, bo nie chodziłam na ten instrument. Aha. Akurat z tym pianinem to miałam dosyć mocne problemy. Pani później przychodziła na historię muzyki. Mówiła, Gosia, ty przyjdź do mnie po tej godzinie. Piano, piano. Słuchaj, a potem jak już się przeniosłaś do Szczecina i byłaś świadomą nastolatką, pewnie trochę zbuntowaną, albo nawet nie trochę, to nie pomyślałaś sobie, że wartałoby kontynuować to, co się gdzieś tam człowiek nauczył już wcześniej? Tak, ja bardzo chciałam, tylko że pod koniec mojego 4. roku szkoły muzycznej miałam wypadek i miałam skrzywoną przegrodę nosową i nie mogłam grać. Więc jak poszłam do Szczecina, to miałam te rok przerwy, później zrobiłam operację i ta przegroda wróciła do normy. Do normy. Ale już wtedy jakoś tak się potoczyło, że ja z tego saksofonu trochę zrezygnowałam i też z tym śpiewaniem. Teraz jak sobie na to patrzysz, tak gdzieś tam cofając się, to myślisz, że to dobra była decyzja, że się nie udało z tym saksofonem, czy żałujesz trochę, że nie będzie Chojnackiego w wersji żeńskiej seks na przykład? Nie, bo ja też jak będąc w szkole muzycznej, już wtedy śpiewałam i tak naprawdę w 3. klasie, czy tam już w 4. klasie, mój pan profesor miał takie ze mną troszeczkę przeboje, ponieważ ja bardziej szłam w to śpiewanie i on tak chciał mnie nawrócić, wiesz. Ja już wtedy śpiewałam, więc ten saksofon dużo mi dał, bo dał mi dużą taką świadomość muzyczną, natomiast tak nie pałałam. Coś się skończyło. Tak, tak. O saksie, nie o seksie. Rozmawiałam z Margaret w tej części programu Gwiazdy od Kuchni. Po przerwie poruszymy inne tematy. Czy saksowne? To przekonajcie się sami. Do zobaczenia za chwilę. I nie wiem, czy już się nasłuchałam tego Thank You tak dużo, ale myślę, że ten drugi singiel będzie chyba fajniejszy. Here it comes. Here it comes. Margaret jest gościem dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Witam po przerwie. Margaret, pojawiłaś się gdzieś tam rok temu, bo trzeba tak powiedzieć, na festiwalu Top and Trendy. Ty byłaś ta bardziej top, czy ta bardziej trendy? Nie, byłam bardzo trendy. Które miejsce było? Czy oni już nie mówią mnie. Potem. Prosto znaczy, tam występuje. Po prostu wygrała jedna osoba i tam jakby nie było. I to nie byłaś ty. To nie byłam ja. No i popatrz. I nagle wracasz z tą piosenką, tak. Z którą wtedy byłaś tam, prawda? Tak.
I co, nie jest to dziwne, że ona potrzebowała tak naprawdę tyle czasu, żeby stać się hitem? Myślę, że to było też trochę tak, że dla nas te top trendy były takie trochę znienacka, bo my zrobiliśmy piosenkę, nie wysłaliśmy się, nagle dostaliśmy i było to, no dobrze, no to wystąpimy. Natomiast ja chyba wtedy jeszcze sama się nie czułam gotowa na to, co teraz jest. I ten rok czasu chyba, rok czasu minął, właśnie bardzo poświęciłam na takie przygotowanie siebie i piosenek nowych i tak dalej, no żeby tak wejść o skopyta. I uważasz, że teraz jesteś bardziej przygotowana na ten rynek, na to starcie z rzeczywistością? Tak. Czujesz się rozpoznawalna? No ostatnio coraz bardziej, jest to strasznie dziwne. Ale wizualnie czy głosowo, jak to jest, że mówią, a ty to chyba jesteś ta od Thank You Very Much, czy też może jest tak, że leci w radiu, a oni mówią, o to jest ta Margaret. Rozumiesz jakość pytania? Chodzi mi o to, czy poznają cię z twarzy na ulicy. Tak. Czyli jesteś już trochę taka, powiedziałabym, obyta w tym środowisku w ogóle takim naszym, polskim. Znaczy, może komuś się wydaje, że jestem, natomiast totalnie nie jestem, bo nie jestem tego świadoma i cały czas jak ktoś mnie gdzieś rozpoznaje na ulicy, albo się na mnie patrzy, to mam typu... O co chodzi? I wiesz, i biorę lusterkę, myślę, co? I się rozmazałam. Aha. Czyli bierzesz to jako coś złego, co ty wytworzyłaś? Znaczy nie, wiesz, jakby jestem cały czas w takim wielkim szoku, że cały czas się dziwię, że ktoś mnie poznaje i... albo ktoś, wiesz, chce ode mnie autograf, że ktoś tam szepta i dla mnie to jest takie typu... Ej! A jak to się w ogóle stało, że ta piosenka stała się hitem ramówkowym telewizji Nomen Omen, tej, w której ty w zeszłym roku brałaś udział w festiwalu Top Trendy, prawda? Taka minuta, żeby opowiedzieć, no, o wszystko. Co chodzi. Tak naprawdę wyszło to jakoś bardzo naturalnie, bo ta telewizja, ona... Polsat, okej. Potrzebowała muzyki do ramówki i też mi pamiętali z poprzedniego roku z tą piosenką i po prostu się odezwali. Czyli to była ich propozycja, żeby to wykorzystać? Tak. Poczułaś, że to jest coś fajnego i że masz szansę jakoś rozwinąć skrzydła, czy w ogóle wydawało ci się, że to będzie bez znaczenia, ale fajnie, że sięgają po tę piosenkę? Nie umiem ci opisać, co czułam. Jakoś tak byłam strasznie szczęśliwa, natomiast nie wiem. No nie wiem. Bo wiesz, że mi się wydaje, że to jest kupa dobrej roboty z tym, że ona się pojawiła właśnie jako utwór taki. Ja nie mam telewizji i ja w ogóle jakby nie ogarniam tego, że jak ktoś leci gdzieś, to jak to będzie oddziaływać na ludzi, bo ja nie wiem. Aha. Bo nie mam telewizora, nie oglądam. Więc tak, dlatego tak nie umiem się do tego odnieść. Jasne. Czyli nie możesz też śledzić swojego postępu muzycznego gdzieś tam na listach przebojów stacji muzycznych, z tego taki wniosek. Śledzę w taki sposób szczątkowy chyba. Internetowy bardziej. Internetowy bardziej, tak. Co się stało, kiedy ta piosenka zaczęła być grana przez stacje radiowe? Ty to odkryłaś sama? Nie, no zostało to mi doniesione. Kto ci doniósł? Wiele osób. No oczywiście najbliżsi. Mama po prostu, wiesz. Mama, znaczy moja mama wie, z dumy. Mama wie zawsze wszystko najlepiej i wcześniej ode mnie. Menadżer jeszcze się nie zdąży mi powiedzieć, ona dzwoni: Gosia, jesteś na pierwszym miejscu. Ja mówię, no dobrze. Czyli myślałaś, że to bójda, tak? Że to taka matczyna miłość gdzieś tam, tak, przez telefon. Tak, troszeczkę na początku tak, ale później się potwierdzało. Więc to i rzeczywiście miłe. Zaczęłaś sprawdzać, czy to Thank You Very Much tak się dobrze trzyma i czy rzeczywiście jest takie popularne? Tak, raz na jakiś czas sprawdzam, gdzie jestem i jak mnie uklasowano, czy dostałam szóstkę, czy piątkę, bo to jest bardzo miłe. Jasna sprawa, dla każdego myślę, żeby to było. No dobrze, no a to jest pierwszy singiel, mówi się, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, więc teraz podejrzewam, że wszyscy będą wygłodniali i będą czekać na to, co nowego zaserwujesz, więc powiedz, jakie są twoje najbliższe muzyczne plany. O Jezu, ja się tak cieszę, jak moje dziecko, jak mam o tym mówić. Tak mi się wydaje, że mam już drugi singiel i nie wiem, może się nasłucham tego... Poczekaj, teraz w TVN nie będzie, tak? To by była jazda, nie? I nie wiem, czy już się nasłuchałam tego Thank You tak dużo, ale myślę, że ten drugi singiel będzie chyba fajniejszy. Ale utrzymany jest w podobnej stylistyce? Nie wiem. A jest po angielsku? Jest po angielsku. Kto pisał tekst? Tego akurat, nowego. Tego drugiego. Tekst jest jeszcze w robocie, ale pisał go mój producent.
A muzycznie kto ci pomagał podrasować utwór? Ja pracuję na zasadzie takiej partnerskiej z moimi producentami. My się spotykamy i po prostu razem gdzieś tam tworzymy. Czasem oni miałam gdzieś pomysł, mi wysyłają, wiesz, czasem ja po prostu idę i spadnie ta łaska z nieba na mnie i wiesz, i wtedy nagrywam i im wysyłam, więc tak pracujemy. No dobrze, i drugi singiel, więc podejrzewam, czas wakacyjny będzie tym momentem rozgrywania, prawda, i popularności. No a aż się prosi, żeby po tych dwóch singlach to było coś więcej, czyli płyta, więc są takie plany, jak rozumiem. Tak, robimy płytę, album. Jest wszystko w trakcie. A powiedz mi, kto będzie odpowiadał za produkcję? Wiesz co, mam producentów w Szwecji. Też współpracujemy z producentem w Wielkiej Brytanii, więc nie ograniczam się też do jednej osoby, bo... Tak nie ma sensu. Tak mi się wydaje, że ja mam też za dużo rzeczy w głowie, żeby... Wiesz, jak jedna osoba ogarnia jedną rzecz, to się staje... Może niepowtarzalne, ale bardzo do siebie podobne. Monotonne. Troszeczkę tak, że wiesz, są te same patenty na zrobienie czegoś. Mhm. A ja bym chciała, żeby to było takie różne, bo ja tak lubię jakieś różne. Czyli lubisz, kiedy inni są dla ciebie inspirujący. Tak, tak, lubię się, uwielbiam. Słuchaj, ta Szwecja się pojawiła, podejrzewam, nie przez przypadek, bo szwedzcy producenci maczali palce w Thank You Very Much, prawda? Jak wspominasz współpracę z nimi, dobrze? Tak, no my cały czas współpracujemy i też się wiązała między nami jakaś taka więź przyjacielska, więc... Cóż, że ze Szwecji. Margaret gości dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Zostańcie z nami. Po hitach na czasie wracamy do rozmowy. Znaczy, kółko nie oznacza nic. I to jest bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ kiedy ja pokazuję ten tatuaż i wszyscy mają typu, ale co on oznacza? Aha. Ja mówię, że nic nie oznacza. I wtedy zaczyna się, wiesz, każdy ma swoją teorię na ten tatuaż. Tak, tak. Natomiast on faktycznie nic nie oznacza. Margaret w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. No i rozgorzała dyskusja na planie na temat tego, czy jedzenie jest u nas prawdziwe. Możesz spróbować. Testuję. Spróbuj. Truskawka hiszpańska. W Polsce jeszcze nie ma prawdziwych truskawek. To się ma była straszna tego roku. Ale smakuje jak truskawka nawet, no nie? Nie, no super. To nie jest, że truskawka jest wielkości jabłka, ale liczą się dobre chęci, no nie? To ty sobie tam jedz, a ja będę animować cię, to znaczy będę ci zadawać pytania. Pytanie dotyczy jeszcze poprzedniego twojego singla, czyli tego, z którego cię znamy. Mm-hmm. Thank You Very Much, bo tam jest dużo gołych ludzi. Jest. Tak. I teraz powiedz mi, czy oni naprawdę na planie teledysku byli nadzy? No. No. Wiesz, no... W tym teledysku jest kilka rzeczy, które faktycznie nie były na żywo, bo gdyby były, to by było dosyć... Ciężko? Znaczy, wiesz, no wtedy uważam, że... No ciężko by było mi żyć z taką myślą, że niektóre rzeczy są tak nadprzyrodzone. Rozumiem, ale skupiamy się głównie tutaj na męskiej części, tak? Teledysku. Dobrze, jak przebrnęłaś przez ten teledysk? Kto miał patent tak naprawdę na tą historię, którą tam opowiadasz? Chris Piliero, reżyser teledysku. Ja w ogóle chciałam, żeby ten teledysk był inny, nie był taką zwykłą historią pomiędzy kobietą a mężczyzną. I chciałam, żeby to było inne i troszeczkę szło dalej poza ten tekst i treść tego tekstu. Mm-hmm. No i Chris przyszedł z pomocą. To prawie jak Chris Brown. Tak. Tylko nie było rękoczynów. Nadchodzę, tak. Jesteś zadowolona z efektu końcowego? Tak, bardzo, bardzo. A z tego zainteresowania, jaki ten teledysk wywołał? No bo wywołał, nie da się ukryć. Tak, no ja jestem, wiesz, cały czas w takim żale troszeczkę tego wszystkiego. Mhm. Słuchaj, to teraz zrobimy sobie takie, powiedzmy, cięcie tematyczne, ponieważ znamy twoje najbliższe plany muzyczne związane z nagrywaniem płyty. A jak jest u ciebie z trasami koncertowymi? Czy to lato będzie dla ciebie taką pierwszą, jak gdyby, drogą w dorosłość? Muzyczną dorosłość? No. Wiesz co, jeszcze nie wiem, tak na razie teraz jesteśmy w trakcie ogarniania całego materiału i myślę, że pojawią się na pewno koncerty, nie wiem jak dużo, natomiast... Będziesz chciała. Muszę. Bo, wiesz, czujesz taką potrzebę. Tak, uwielbiam być na scenie. Gocha, to teraz wróćmy jeszcze raz do twojego domu rodzinnego. No.
tam możesz szamać truskawkę. Powiedz mi, czy ty masz rodzeństwo? Mam brata. Mhm. Starszego czy młodszego? No, będzie mieć dziecko. On będzie mieć dziecko? No. Czy on... To ty będziesz ciocią. No. Cieszysz się z tego powodu, czy nie dociera jeszcze? Tak. A gdzie mieszka brat? Brat mieszka w Świdwinie. A gdzie jest Świdwin? Gdzieś koło Szczecina? Tam. Czyli zachodniopomorskie. Tęskni ci się czasami za rodziną? No i co mam się powiedzieć? Naprawdę. No, czyli... To jest świnia, naprawdę. Nie. Słuchaj, ale jeździsz do domu często? Czy nie? Nie jeżdżę często. Daleko jest. Ale mam bardzo bliski kontakt z rodziną, z rodzicami. A powiedz mi, jak wygląda wspieranie ciebie przez tych najbliższych twoich? Ono jest cały czas obecne w twoim życiu? Tak. Czy już nie potrzebujesz, bo być może wiesz, już generalnie to, co chciałaś osiągnąć, osiągnęłaś i teraz jest czas na rozwój tego, co zostało osiągnięte, prawda? I poklepywanie po plecach może dokładnie odwrotny skutek odnosić niż nie mówienie niczego. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że moi rodzice bardzo, bardzo mi ufają w tym, co robię i oni wiedzą, co ja robię, bo już też kilka razy się zdążyli na tym przekonać, że Moje rzucanie studiów też było po coś i oni mi w tej kwestii ufają, więc mnie wspierają i mi to zawsze mówi. Moja mama oczywiście ma zawsze, a mi to mówi, Gosia wie, co robi. Czyli tata jest twoim takim obrońcą z urzędu. No nie mogę tak mówić, bo mama się obrazi. To nie mówmy nic lepiej. Kiedy byłaś małą dziewczynką, to mieszkałaś w jednym pokoju z bratem swoim? O, nie chyba. Nie, pamiętam, że na samym początku tak, ale później mało pamiętam z tego. A później już mieszkałam sama. Aha, bo chodzi mi o to, jak się twoje relacje z nim układały wtedy. Czy wy się tłukliście? Strasznie. Tak? Strasznie się biliśmy, jak się biliśmy. Nie lubiliście się? Nie przypadaliście ze sobą, delikatnie mówiąc. Raz pamiętam, kiedyś moi rodzice wyjechali i on coś tam, jakaś kłótnia i była taka lampa, wiesz, bardzo wysoka i ja tą lampę tak na niego zwaliłam i uciekłam do łazienki i się zamknęłam. Siedziałam 4 godziny, bo się bałam wyjść. Czekałam na moich rodziców. Czy była kara jakaś? Czy udało się jakoś wyjść? Nie pamiętam już. Dawne historie zwane, tak? Tak. Story, no to jeszcze zapytam o ściany. Czy wisiały jakieś plakaty znanych gwiazd u ciebie w pokoju? Nie. Czyli ty byłaś taka pozbawiona brawo girl tych spraw? Nie, mama mi nie pozwalała kupować brawo girl, bo mówiła, że tam są te fotostory i że nie mogę na to patrzeć. Że to jest zbyt poważne dla takiej dziewczyny. I że oni tam się całowali, ja nie mogłam. I ja zawsze... I tak, ale jak byłam mała, to zawsze miałam duży żal do mojej mamy o brawo girl. Aha, ale teraz starasz się nadrabiać zaległości. Nie, niekoniecznie. Mama miała rację. A jednak, widzisz. No dobrze, Gocha, no to trzymamy za ciebie kciuki. Będziemy śledzić, zobaczymy, co tam wymyślisz. Zagadnę ci jeszcze o tatuaże, bo to jest taka jedna rzecz, która mi się tak ewidentnie rzuca w oczy w czasie całej naszej rozmowy. Tu jest na palcu wskazującym. Shit happens. Czyli, że rzeczy się zdarzają. Rzeczy, no. A co masz na zgięciu? Na zgięciu mam kółko. To toaleta? Nie. Może być toaleta, jeśli chcesz, to znaczy kółko nie oznacza nic i to jest bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ kiedy ja pokazuję ten tatuaż i wszyscy mają typu, ale co on oznacza? Aha. Ja mówię, że nic nie oznacza i wtedy zaczyna się, wiesz, każdy ma swoją teorię na ten tatuaż, natomiast on faktycznie nic nie oznacza, co ma swoje drugie dno. Że skoro nic nie oznacza, to oznacza wszystko, a może tak być? Trochę też tak, że wiesz, że po co wszystko ma coś znaczyć, skoro jest... Nieraz tak ciężko w życiu. Czyli czasami lepiej nie dopowiedzieć, niż powiedzieć za dużo. Tak. Ale to ostatni z tatuaży, które masz, czy jeszcze gdzieś jesteś ukryty? Nie, jeszcze mam tutaj jeden I care. Z boku, i tak? Na plecach mam nutki. A kolejne nutki. Pewnie w drodze. Tak. A nutki? Kto cię inspirował do nutek? Nikt. To takie samodzielne, samorodny pomysł. Tak, no jakby wszystko wyszło samorodnie i teraz mam taki kolejny pomysł, który będzie dosyć śmieszny, tak samo jak kółko, więc... Krzyżyk. No, widzisz. Nie, będę miała, wiesz co, jakiś znak drogowy. Z okazji jazdu? Nie, znak drogowy, który mówi, że będzie restauracja, jest taki skrzyżowany. Już widać. No kurczę, dziewczyna, która lubi jeść, ale nie lubi gotować, jak sobie wytatuuje znaczek restauracja, to naprawdę nie jeden z niej będzie zjadał. Ale wiesz, jak później będę stara, zmarszczona, no. I będzie taki, to będzie śmieszne wtedy. No pewnie tak. No.
No więc. Sushi body body sushi. Margaret, gościłam dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Bardzo Ci dziękuję. Teraz możesz normalnie truskawki wcinać. Tak, ciekawe czy to czyli gdzie... to tylko wszystko... O! No, ta jest fajna, nie? Trochę... Jak takim... łapa. No, ale wiesz co, takie ma zęby, to, nie? Fajne. To łapa potwora. Trzy pazurki. Pa! We'll be right back.